Dobrze, ogólnie już coś wiemy o świętym Józefie. Ostatnio mówiliśmy także o snach Józefa i o tym, co łączy go z Józefem z Egiptu, a także Józefem z Arymatei. A dzisiaj zastanowimy się, czy Józef był biedny czy bogaty, młody czy stary. Najpierw zajmijmy się wiekiem Józefa, co oczywiście nie jest prostą sprawą. Dlaczego? Otóż żaden z ewangelistów nie wspomina o jego wieku. Ani nie daje wskazówek, ile mógł mieć lat. W apokryfach, czyli pisma, które nie zostały włączone do pism natchnionych, czyli do Pisma Świętego, dowiadujemy się, że Józef był stary i był dowcem. Miał dzieci z poprzedniego małżeństwa. Skąd ta myśl? Otóż apokryfy starały się wyjaśnić dziewictwo Maryi. Więc stary człowiek był idealny do podtrzymywania tej prawdy. Z kolei objawienia mówią coś zupełnie innego. Ale o objawieniach jeszcze sobie powiemy, tylko nieco później. Józef był starszy od Maryi, ale nie aż tak. Jedni uważają, że Józef w chwili ślubu z Maryą mógł mieć około 18 lub 33 lat. Gdyby był starszy, droga z Betlejem do Egiptu byłaby dla niego uciążliwa i mógłby się jej nie podjąć. Pokrywy podają nieco nieprawdopodobną liczbę lat, które przeżył Józef. Od 60 do 111 lat. Przejdźmy teraz do drugiej części, czyli czy Józef był biedny. Maryja była wychowywana w świątyni. W wieku 12-14 lat musiała ją opuścić. W tamtych czasach kapłani, którzy aranżowali małżeństwa dla takich dziewczynek wychowywanych w świątyni, nie wydaliby jej za starca. Ponieważ mężczyzna, czyli przyszły mąż, musiał mieć możliwość stworzenia dla niej normalnej rodziny z potomstwem, a także ze stabilnym utrzymaniem. Z tej właśnie przyczyny Józef stary i biedny nie byłby wzięty pod uwagę. Skąd zatem podczas ofiarowania Jezusa w świątyni Józef z Marią składają ofiarę ubogich, czyli gołąbki lub synogarlice w ofierze? Spróbujmy się temu przyjrzeć. Józef z Marią mieszkali w Nazarecie około 150 km od Jerozolimy. Jezus urodził się w Betlejem, no z kolei 10 km od Jerozolimy. Józef szedł się zapisać do swego miasta rodzinnego, bo taki był obowiązek. Mogło mu się wydawać. Okej, okay, zapiszę się i wrócę do Nazaretu. Powiedzielibyśmy, że ta podróż mogłaby być odpowiednikiem naszych wakacji. Wyruszamy na dwa tygodnie, więc zabieramy tylko niezbędne rzeczy. Natomiast cały majątek zostawiamy często pod czyjąś opieką. Podobnie Józef. Nie planował on wycieczki do Betlejem na najbliższe kilka lat, tylko co najwyżej na kilka tygodni. A ponieważ sytuacja się zmieniła i nie było wiadomo, kiedy faktycznie wrócą i czy w ogóle wrócą do Nazaretu, to nie szastał pieniędzmi, tylko gospodarował nimi oszczędnie. Stąd ofiara ubogich podczas ofiarowania Jezusa. Tak więc Józef ani biedny, ani bogaty nie był. Na dzisiaj byśmy powiedzieli, że. Mieścił się w tak zwanej klasie średniej.